Panie ministrze, w ubiegłym tygodniu został ogłoszony program wymiany ambulansów, no a teraz już kolejne prace, kolejne działania, podpisywanie umów. Proszę powiedzieć, na jaką skalę jest zakrojona ta wymiana i jak będzie przebiegać? Jest to skala ogólnopolska. Mamy w planie wymienić 200 ambulansów w całym kraju. Już w poniedziałek zostały podpisane pierwsze umowy ze świadczeniowcami, którzy chcą te ambulanse wymienić. Idea tego programu jest taka, żebyśmy chcieli, żeby w Polsce ambulans, który jeździ do tych najważniejszych dla człowieka, czyli sytuacji, czy to wypadek drogowy, czy zawał, czy udar mózgu, był ambulansem nie starszym niż 5-letni. Więc wiele krajów w Europie, gdzie jest to okres 5-letni jakby graniczny do żywotności ambulansu, są one jakby z urzędu wymieniane. U nas większość może nie, ale wiele ambulansów jest wieloletnich, dlatego jest to pierwszy program, który idzie przez Ministerstwo Zdrowia w ten sposób, że dajemy fundusze, konkretne pieniądze na to, żeby te ambulanse wymienić. To jest w skali kraju 80 milionów złotych. Jestem przekonany, że to jest jeden z pierwszych takich programów, który będzie na pewno dalej kontynuowany. I jak długo będzie trwała ta wymiana? Ja myślę, że my chcemy to w ciągu miesiąca te umowy podpisać i świadczeniodawcy będą rozpisywać przetargi, żeby te ambulanse kupić. No, ten program będzie w tym roku zrealizowany, ale co się wydarzy w następnym roku, mamy, że przed nami są wybory, ale myślę, że obojętnie jaka władza by kontynuował, bo to jest rzeczywiście bardzo ważne. Bardzo ważne, świadczeniodawcy mówią, że to troszeczkę jakby daje im oddechu, że mogą te pieniądze, które muszą wydać na zakup nowych ambulansów, mogą przeznaczyć na inne cele, na przykład na podwyżki dla swoich pracowników. Panie ministrze, jeszcze jedna kwestia związana z tymi najpilniejszymi sprawami, które sygnalizują ratownicy medyczni. Pan jest pełnomocnikiem rządu do spraw ratownictwa medycznego. No tu oczywiście kwestie płacowe wychodzą na pierwszy plan, ale nie tylko, także organizacyjne, kompetencyjne. Jak pan to ustawia w hierarchii ważności? Tak, rzeczywiście. No, ja jestem dopiero jako pełnomocnik rządu do spraw ratownictwa od 1 sierpnia, ale już rozmawiałem jeszcze nic ze wszystkimi przedstawicielami związków zawodowych ratowników. Mam takie w planie na następnym tygodniu spotkanie odbyć. Myślę, że program jest w tej chwili, aby zatrzymać tą grupę ludzi w tym systemie. Wielu ratowników niestety ze względu na warunki płacowe odchodzi z tego systemu. Dlatego chcemy to w ten sposób zrobić, żeby te pieniądze jednak w tym systemie były, żeby ich płacowo zatrzymać. No, drugim z postulatów, który jest artykułowanym przez środowisko ratowników, to jest ustawa o zawodzie ratownika i o samorządzie ratownika medycznego. Ta ustawa jest w tej chwili czeka na wpis do rejestru prac legislacyjnych Rady Ministrów. Jeżeli ten wpis uzyskamy, pójdzie do konsultacji społecznych. Myślę, że wtedy zostanie wypracony jej kształt. Myślę, że jest to ważne dla środowiska ratowników medycznego. Oni to wielokrotnie powtarzają. Ja myślę, że ta grupa zawodowa na taki własny samorząd zasługuje.